Przed nami teraz felieton Józefa Wieczorka w wykonaniu autora. Zapraszam serdecznie. Kiedy stanie przed sądem akademicka grupa przestępcza, realizująca po nielegalnym wprowadzeniu stanu wojennego politykę akademicką zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej. Wreszcie członek zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej, Czesław Kiszczak, za wprowadzenie stanu wojennego został prawomocnie skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu. To kara niewystarczająca, ale symboliczne potępienie zła, za które odpowiada. To zło objęło wszystkie dziedziny życia w Polsce i jego skutki trwają do dnia dzisiejszego. Widać to dobrze w życiu akademickim, który jest w stanie kryzysu, a nawet w stanie agonalnym. W stanie wojennym i powojennym, kiedy jeszcze zaostrzono prawo, jako rekompensatę za wycofanie czołgu, przeprowadzano na uczelniach wielką czystkę akademicką, która doprowadziła do wyrejestrowania systemu akademickiego w Polsce tysięcy akademików, niewygodnych dla reżimu i jego zwolenników, niewolników. Skutki były widoczne w okresie tzw. transformacji ustrojowej, kiedy alarmowano o powstaniu luki pokoleniowej, ale organizatorzy i beneficjenci czystki bynajmniej nie mieli zamiaru jej likwidować, czerpiąc z jej istnienia profity. Wieloetatowość, rzekomo wymuszona brakiem kadr, brak konkurencji w samofinansowaniu, samoawansowaniu się beneficjentów czystki. Dziś mimo wpompowania w system ogromnych pieniędzy na nieruchomości akademickie i ich wyposażenie, mamy kryzys uniwersytetu i protesty naukowców. Co prawda od wieków wiadomo, że decydującym czynnikiem rozwoju nauki i jej uwarunkowań dla rozwoju kraju są ludzie, a nie budynki. Ale po wyczyszczeniu systemu akademickiego z ludzi stanowiących zagrożenie dla systemu komunistycznego, postkomunistycznego, zwycięska pozostałość akademicka nie przyjmuje tego do wiadomości. Widać, jak głęboka była czystka i jaki był jej kierunek. Założenia czystki i jej podstawy bezprawne organizowała grupa przestępcza jaruzelskiego Kiszczaka za pomocą PZPR, SB. Ale w systemie akademickim te założenia w życie wprowadzali jej posłuszni decydenci akademiccy. Co prawda po takich czystkach uczelnie miały kwitnąć, bo rzecz jasna, to szkodników dla najlepszego systemu i psujów młodzieży usuwano. Ale te, mimo że w PRL bis rosły jak grzyby po deszczu, to od nadmiaru lania wody całkiem się zaczęły rozpływać. Wieloetatowe wodoleje w ramach chowu wsobnego wyprodukowali liczne rzesze utytułanych, zasiedlających dożywotnio i na koszt podatnika imponujące nieruchomości akademickie, bacząc jedno, aby nikt im na ręce, a tym bardziej do archiwów, nie zaglądał. Tym samym archiwa uniwersyteckie pozostały zamknięte na wieki i kryją tajemnice działań akademickich grup przestępczych, które doprowadziły do katastrofy nauki w Polsce. Uczeni, organizatorzy i beneficjenci czystki, rzecz jasna, w swoich księgach historycznych nawet o stanie wojennym nie wspominają, nie mówiąc o swoich zasługach dla przeczyszczenia uczelni z elementu niewłaściwego, dając tym dowód swej wielkiej skromności, jaka przysługuje największym, bo etatowym uczonym. Odnosi się wrażenie, że patrioci i kombatanci walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi przez lata zniewalającymi nasz kraj odłożyli przestępcze działania akademickie ad acta. Stąd system kłamstwa zainstalowany w Polsce Ludowej ma idealne warunki kontynuacji w Polsce z coraz już mniej licznym ludem, także akademickim. Lud akademicki, opłacany przez podatników za poszukiwanie i ujawnianie prawdy,
widząc, że jego prestiż nie maleje, a nawet rośnie, jak tylko prawdę zatrzyma w sejfach, a w mediach i w książkach głosi nieprawdę. Robi to, co mu przynosi prestiż i daje utrzymanie. Trzyma więc systemem kłamstwa, zwalczając, wykluczając tych, którzy by chcieli odsłonić choć ułamek prawdy. Ci patrioci i kombatanci pójdą wreszcie po rozum, odwagę i w ramach zmian zmienią też system akademicki, bez czego nie da się Polski całkiem wydobyć ze zniewolenia. Członek zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej został skazany. A co z akademicką grupą przestępczą, realizującą politykę akademicką zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej? Tam w kąciku stoi wyrko niezasłane. Jeszcze piesek smacznie chrapie na tapczanie. A już cicho ktoś po domu chodzi w kapciach. Po omacku się ubiera dzielna babcia.